Bastet. Przedstawiano ją jako kobietę z głową kotki lub lwicy. Początkowo uchodziła za boginię niebezpieczną, ale z czasem jej charakter znacznie złagodniał. I Bastet stała się patronką macierzyństwa oraz opiekunką kobiet ciężarnych. Jej imię pochodzi najprawdopodobniej od nazwy kamiennego naczynia służącego do przechowywania maści i pachnideł, zwanego po egipsku Baset. Wizerunek Bastet jako kobiety z głową lwicy pojawia się już na naczyniach kamiennych w czasach II dynastii. Później w Starym Państwie była ona boginią nocnego nieba, związaną z północą, Dolnym Egiptem, komplementarną wobec Hathor, która reprezentowała południe, Górny Egipt, i dzienne, słoneczne niebo. Przedstawienie Bastet pod postacią kobiety z głową lwicy miało podkreślać jej niebezpieczny charakter. Mogła być także utożsamiana z groźnym okiem Re, występując podobnie jak inne boginie, jako jego córka. Bywała również okiem księżycowym, co łączyło się z jej panowaniem nad nocnym niebem. Z kolei w zaklęciach tekstów piramid nazywano ją matką i niańką króla. W tej roli Bastet identyfikowano z innymi boginiami lwicami, takimi jak Szachmet czy Szesmetet. Nie wykluczone zresztą, że pierwotnie nie były to epitety odpowiadające różnym aspektom tej bogini, a dopiero z czasem Szachmet i Szesmetet wyodrębniły się jako niezależne bóstwo. Od końca nowego państwa Bastet wyobrażana była jako kobieta z głową kotki, zaś jej charakter uległ złagodzeniu. Groźne aspekty jej osobowości zostały przejęte przez Szachmet. Natomiast Bastet stała się patronką macierzyństwa i opiekunką kobiet ciężarnych. Być może reliktem jej dawnej, groźnej formy były lwie cechy jej syna, Mahesa. Bastet w swojej łagodnej postaci przedstawiana była z Sistrum, metalową grzechotką lub Menat, naszyjnikiem, przedmiotami charakterystycznymi dla Hathor. Liczne brązowe posążki z okresu późnego ukazują Bastet z tymi atrybutami, a niekiedy również z grupą kociąt u stóp. Głównym miejscem kultu Bastet było Bubastis, miasto położone w delcie Nilu, ważne już w Starym Państwie, którego świetność przypadała na okres późny. Wtedy właśnie odwiedził je Herodot, pozostawiając nam opis wielkiego święta ku czci bogini, w którym uczestniczyły tłumy wiernych. Bastet była czczona także w Górnym Egipcie, między innymi w Karnaku, gdzie identyfikowano ją z boginią Mut. Amulety wyobrażające koty wręczano sobie z okazji Nowego Roku, a imię Bastet wypisywano na tzw. butelkach noworocznych, niewątpliwie w nadziei pozyskania łaski bogini jako dawczyni płodności. Koty były uważane w Egipcie za zwierzęta święte. Zabicie kota groziło surową karą. Zdarzyło się, że gdy jeden z członków rzymskiej delegacji przypadkowo zabił kota, tłum zwinczował żołnierza. Wrogowie Egipcjan wykorzystywali fakt, że Egipcjanie nie chcieli zranić swoich bóstw, wystawiając koty w bitwach przed własnymi żołnierzami w pierwszym szeregu. Po śmierci kota opiekunowie golili sobie brwi. Gdy zmarł pies, golili również głowy, a następnie balsamowali zwłoki zwierzęcia.